Na program zaprasza Starostwo Powiatowe w Zgierzu. www.powiatzgierz.pl. Dla poświadczenia, iż Rzeczpospolita Polska przekazała, począwszy od dnia 1 stycznia 1999 roku wspólnocie samorządowej i władzom powiatu zgierskiego odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej. Akt niniejszy w dniu 23 listopada 1998 roku na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono pierwszemu staroście zgierskiemu Józefowi Dziemdzieli. Jesteśmy w Strykowie. Tu tutaj krzyżują się polskie autostrady A1, A2. Autostrady polskie, ale o charakterze europejskim. A Stryków to jedna z 9 gmin wchodząca w skład powiatu zgierskiego. Powiatu wielkiego, bo 160 tysięcy ludzi, bo 9 gmin, 5 miast. Stołeczny Zgierz, ale i Stryków, Głowno, Ozorków, Aleksandrów Łódzki. Położenie na skrzyżowaniu autostrad daje niesamowite szanse rozwojowe. Już teraz widać, że w Strykowie powstają z dnia na dzień nowe firmy. Korzystają z tego także inne gminy, Aleksandrów Łódzki, miasto Głowno czy sam Zgierz. Stąd blisko jest do łódzkiego lotniska Lublinek. Nic też dziwnego, że tym terenem zainteresowani są różni przedsiębiorcy. I duży, i mali. Nasza gospodarka oparta jest na wielkich przedsiębiorcach i na tych mniejszych. Jednocześnie, wykorzystując sąsiedztwo Łodzi oraz dobre warunki klimatyczno-glebowe, jesteśmy zielonym zagłębiem Łodzi. Na terenie gminy Zgierz produkowane są nowaliki, warzywa, które momentalnie rano trafiają na targi łódzkie. Jednocześnie gminy powiatu zgierskiego są wielką sypialnią dla mieszkańców Łodzi. W gminach tych przybywa stałych mieszkańców, ale i tych, którzy czasowo przebywają na terenie naszego powiatu, mają tu swoje działki rekreacyjne i w weekendy spędzają wolny czas. Rekreacja, sport, turystyka, to wszystko napędza naszą gospodarkę. Idziemy teraz autostradą, która prowadzi nas dalej w Polskę. Na zachód, na wschód, na północ i na południe. Stąd, z powiatu zgierskiego, produkty trafiają do całego świata. Dużym atutem regionu są podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowane w Aleksandrowie Łódzkim, Strykowie, Ozorkowie i Zgierzu oraz parki przemysłowe w gminie Stryków. Oferta dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych, ogólnopolska i zagraniczna promocja w mediach i na targach branżowych oraz szereg innych proinwestycyjnych działań władz spowodowały, że na terenie powiatu działają liczne przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, m.in. z Włoch, Belgii, Holandii, USA, Francji. Jednymi z najprężniej rozwijających się gospodarczo gmin są Stryków i Aleksandrów Łódzki. Obecność liderów światowych marek, takich jak ABB, Mercedes-Benz czy Procter & Gamble, świadczy o tym, że warto zlokalizować swój biznes właśnie tutaj. O tym, jak bardzo duży wpływ na rozwój powiatu zgierskiego mają lokowane tu inwestycje, może świadczyć fakt, że w Strykowie w ciągu ostatnich 10 lat bezrobocie spadło o 40%. Dlaczego tutaj powstała nasza firma? To jest środek Polski. Tutaj krzyżują się dwie duże autostrady A1 i A2. Codziennie do magazynów położonych w Tulipan Park i ościennych magazynach przyjeżdża setki i tysiące samochodów ciężarowych z ładunkami. To tutaj jest centrum inwestycyjne w Polsce. Bardzo istotnym elementem tutejszej gospodarki są rodzime firmy, które są wiodącymi markami w swoich branżach, jak choćby Ceramika Tubondzin czy fabryka Rajstop Adrian.
Powiat Zgierski cechuje różnorodność gospodarcza. Na terenach wiejskich rozwija się rolnictwo, hodowla zwierząt oraz sadownictwo. Nasza grupa producentów Elita działa na terenie powiatu Zgierskiego, miejscowości Lubianków, rzesza 26 udziałowców sadowników i będziemy więcej przyjmować sadowników, ponieważ jest dużo chętnych, dlatego że dużo sadowników widzi korzyść w tym. My jako sadownicy zrzeszyliśmy się w 6, później udziałowcy do nas przystępowali i coraz więcej widzimy w tym duży potencjał, że możemy powiększać swoje powierzchnie. Mamy już teraz 250 hektarów, będziemy dobijać do 300 hektarów sadu. W Bratoszewicach odbywają się największe branżowe imprezy w regionie, wojewódzka wystawa zwierząt hodowlanych i targi rolne w sercu Polski. Miasto Głowno znane jest z produkowanych tu wysokiej jakości wyrobów bieliźniarskich i cukierniczych. W Strykowie dominuje logistyka i dystrybucja. W Aleksandrowie Łódzkim przemysł kosmetyczny, włókienniczy i elektroenergetyczny. W Parzęczewie alkoholowy, w Ozorkowie ceramiczny, odzieżowy, medyczny i mleczarski. W Zgierzu zaś chemiczny i włókienniczy. Żadne społeczeństwo nie może żyć bez świadomości swojej przeszłości, bez swoich korzeni. Nic też dziwnego, że władze samorządowe wielką wagę przykładają do przeszłości. Do przeszłości, która ożywa, tak tutaj w tym warsztacie konserwacji drewna. Zgierskie miasto tkaczy jest przykładem, jak z wielką troską, miłością i oddaniem władze pochylają się nad zabytkami swojej przeszłości. Bo powiat zgierski to kultura niemieniona. Kultura różnych wyznań, różnych narodowości, Polaków, Niemców, Żydów, a nawet Tatarów mieszkających w niektórych wioskach. To wszystko świadczy o tym, że na tej ziemi, gdzie żyje 160 tysięcy mieszkańców, można różnie patrzeć na świat, różnie patrzeć na życie, ale trzeba przede wszystkim pamiętać o swojej kulturze, o swojej przeszłości. Nic też dziwnego, że taki powiat jak Zgierski zachęca powoli turystów do odwiedzania go. Wydawałoby się, że mało atrakcyjny podłódzki region nie jest wart, by tutaj zaglądać. A jednak ostatnio odwiedza go co najmniej 50 tysięcy turystów, bo dbamy o zabytki przeszłości, ale dbamy też o rekreację i turystykę na co dzień. Proszę sobie wyobrazić, że na terenie powiatu jest skocznia narciarska w Malince. Mamy zalewy, gdzie można odpoczywać, mamy trasy rowerowe. Tych tras będzie coraz więcej. To wszystko powoduje, że jesteśmy coraz ciekawsi, coraz bardziej atrakcyjni dla ludzi z zewnątrz, ale nie żyje się tylko przeszłością, nie żyje się tylko pracą, ale także można tutaj odpoczywać i prowadzić normalne, piękne życie. Zalewy w Głownie, Strykowie i Ozorkowie zachęcają do aktywnego wypoczynku. Można tam wypożyczyć łodzie wiosłowe, kajaki i rowery wodne, a także wypocząć na piaszczystej plaży. Stok narciarski na Zgierskiej Malince odwiedzają zimą amatorzy narciarstwa i snowboardu. Latem czynne jest tam kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boiska do gry w piłkę. I jest naprawdę bardzo przyjemnie, jest nam tutaj miło, nie płacimy za nic, możemy skorzystać z kajaków, wręcz nawet tutaj popływać sobie, nawet z dziećmi małymi, naprawdę jest bardzo przyjemnie. Pole golfowe w Woli Błędowej, podobnie jak wiele stadnin koni, stanowią dodatkową atrakcję. Miłośnicy spacerów z przyjemnością skorzystają z uroku Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich czy rezerwatu jałowców w Rosanowie. Natomiast amatorzy dwóch kółek dzięki szlakom rowerowym odwiedzą fermę strusi afrykańskich w Białej.
stary młyn w Ciosnach. Czy też wioski indiańskie w Solcy Małej i Chociszewie. Ewenementem na skalę ogólnopolską jest projekt edukacyjny realizowany w gminie Zgierz, który zdobył pierwszą nagrodę na najlepszy regionalny produkt agroturystyczny w skali kraju. Kapela braci Malczaków, Zdzisław i Olek, pochodzą z Ostrego na pograniczu gminy Stryków i Zgierz, reprezentują folklor łowicki i łęcycki. To są prawdziwi grajkowie dawnych wesel i zabaw ludowych. Mają, ich muzyka ma duszę. Grajcie, chłopaki, dalej. Kilka lat temu Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej przygotowało i stworzyło taki program edukacji regionalnej pod tytułem Wozem drabiniastym przez wieś, śladami tradycji, zanikających zawodów i umiejętności w gospodarstwach agroturystycznych. Program ten kierowany jest do środowisk oświatowych, zakładów pracy, rodzin i turystów indywidualnych. W programie uczestniczy kilka gospodarstw wiejskich, z których każde przygotowało pewne atrakcje. Atrakcje będące świadectwem przeszłości. Wycieczki i spacery po powiecie zgierskim staną się bardziej atrakcyjne za sprawą licznych zabytków. Do najbardziej znanych obiektów należy perełka architektury drewnianej, odrestaurowany XIX-wieczny Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu. Pasjonaci zabytkowej architektury odwiedzający powiat zgierski koniecznie muszą zobaczyć odrestaurowany pałac szloserów, XIX-wieczną pamiątkę po rodzinie fabrykantów, którzy budowali przemysł włókienniczy w Ozorkowie oraz zabytkową budowlę sakralną, drewniany kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Białej wraz z dzwonnicą z XVIII wieku. Warto odwiedzić powiat zgierski, Zielone Płuca Łodzi, zwłaszcza że ponad 20 gospodarstw agroturystycznych działających na tym terenie zachęca, aby pozostać tu na dłużej. Będzie jakiś strzał z dystansu? Oj, chyba nie będzie, trochę za późno. Aj, aj, aj. I znowu, nie, jeszcze nie koniec akcji. Interwencja skrzydłowego obrońcy. Jesteśmy na boisku Zespołu Szkół imienia Cezaka w Zgierzu. Jest to jeden z kilku orlików na terenie powiatu zgierskiego. Takich obiektów mamy kilka. Jeszcze niedawno tutaj był gruz, były kałuże. Dzisiaj mamy taki obiekt, jaki Państwo widzicie. Takich obiektów jest wiele, bo w powiecie zgierskim stawiamy na sport. Sport masowy, rekreacyjny, taki, który obejmuje swym zasięgiem działania jak największą rzeszę mieszkańców naszego powiatu. Bo nie tylko nam chodzi o młodych ludzi, chociaż oczywiście wpojenie od najwcześniejszych lat aktywnego spędzania wolnego czasu jest naszym priorytetem, ale także i tych starszych, tych, którzy w moim wieku potrafią wsiąść na rower, potrafią pobiegać, pograć. Mamy wyniki, bo mamy na terenie powiatów olimpijczyków, mamy medalistów olimpijskich, ale także mamy imprezy masowe. Jedną z takich imprez jest wyścig kolarski Tour de Powiat. Kilka etapów po różnych gminach. Wyścig odbywa się co roku w maju. Mamy w Aleksandrowie unikalny na skalę całego kraju zespół sportowy dla lekkoatletów. Boisko i halę, w której spokojnie mieści się bieżnia 60-metrowa. Wchodzimy w program Eurovelo. Jest to program budowy tras rowerowych przez całą Europę. My, powiat zgierski, też to wchodzimy, też będziemy budować trasy rowerowe dla naszych mieszkańców oraz dla tych, którzy
będą chcieli zwiedzać nasz powiat zgierski. Budujemy, czy też inspirujemy, czy też pomagamy, albo co też czasami w urzędzie jest ważne, nie przeszkadzamy w inicjatywach obywatelskich budowy mniejszych obiektów, ale które cieszą. Jakieś siłownie, jakieś place zabaw. Tego też jest bardzo dużo u nas, bo stawiamy na sport i rekreację. Tutejsza infrastruktura sportowa jest stale rozbudowywana. W ciągu ostatnich 4 lat powstało kilkanaście boisk sportowych, w tym wielofunkcyjny orlik wybudowany w Zgierzu przez powiatowy samorząd, a także kilka sal sportowych. Ważną inwestycją oddaną do użytku w 2013 roku jest nowoczesny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim imienia Włodzimierza Smolarka ze stadionem certyfikowanym przez UEFA, 2 dodatkowymi boiskami treningowymi oraz boiskami do koszykówki i siatkówki plażowej. Od 2012 roku po powiatowych drogach kolarze ścigają się w maratonie rowerowym Tour de Powiat, na starcie którego podczas ostatniej edycji stawiło się ponad 500 amatorów dwóch kółek. Kolejnymi imprezami, które wyróżniają powiat zgierski na sportowej mapie Polski, są spływ kajakowy Mroga Trophy, głowieński rodzinny piknik biegowy, promujący to miasto jako doskonałe miejsce na rodzinną rekreację, a także rozgrywane na Strykowskim Torze Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w motokrosie. Nic dziwnego, że tak wielki powiat ma wiele szkół, bo prowadzimy 14 szkół, i 2 przedszkola specjalne. Prowadzimy je w różnych miastach i w różnym zakresie edukacyjnym. Są to gimnazja, są to licea, są to szkoły zawodowe. Szczególnie trudne zadanie, ale bardzo dobrze wypełniane, spełniają szkoły zawodowe, które przygotowują kadrę dla gospodarki powiatu zgierskiego. Muszą to być wysokiej klasy specjaliści. Szkoły licealne przygotowują młodzież na studia. To wszystko po to, by w powiecie zgierskim żyło się lepiej. W ciągu ostatnich 4 lat budynki powiatowych szkół są stopniowo termomodernizowane. Wymiana okien, zainstalowanie baterii słonecznych, położenie estetycznych elewacji, wymiana centralnego ogrzewania i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Wszystko to sprawia, że powiatowe szkoły są nie tylko bardziej przyjazne zarówno dla uczniów, jak i dla środowiska, ale stają się także tańsze w eksploatacji. Od 2010 roku udało się wyremontować 3 placówki w Zgierzu, a obecnie prace trwają w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim. W 2013 roku doposażono powiatowe szkoły w ponad 100 komputerów, umożliwiając w ten sposób naukę w dobrze wyposażonych pracowniach. Sprawnie pozyskiwane dotacje pozwalają na realizację wielu ciekawych projektów edukacyjnych, jak choćby szkolenia uczniów szkół zawodowych z branżowego języka angielskiego, czy podnoszenia kwalifikacji z zakresu matematyki, przedsiębiorczości i informatyki, co odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy. Ciekawym przedsięwzięciem jest realizowany w 4 powiatowych szkołach ogólnokształcących projekt Ekoszkoła Ekopowiat, w ramach którego młodzież organizuje happeningi i akcje promocyjne, przekonując mieszkańców do bycia bardziej eko. W Zespole Szkół nr 1 w Zgierzu utworzono także dobrze wyposażone laboratorium ekologiczne, w którym uczniowie badają jakość okolicznych gleb i wód. Dzięki temu podejściu do nauki młodzież chętniej uczy się biologii, chemii czy ekologii. Na zajęciach z ekologii badamy właściwości fizochemiczne gleby, odczyn pH. Wychodzimy w teren, możemy zbadać natężenie dźwięku, jakie jest w środowisku albo na holu w szkole. Mamy dużo zajęć praktycznych z mikroskopami, z próbkami. Obecnie badam wilgotność gleby i wyszło, że gleba jest w 2 stopniu wilgotności. Czyli tak, takie zajęcia umożliwiają nam poznawanie przyrody w sposób praktyczny, tak? Czyli więcej się nauczymy, jesteśmy świadomi tego, co robimy, co pozwala nam na szybszą naukę i łatwiejszą naukę, a do tego przyjemniejszą. W powiecie zgierskim opiekę medyczną zapewniają 3 szpitale, 2 w Zgierzu i 1 w Głownie. Powiatowy samorząd jest właścicielem jednego z nich, Centrum Medycznego Boruta w Zgierzu, który oprócz oddziału chorób wewnętrznych posiada także oddział geriatrii. Oddział geriatryczny
pierwszy i jedyny oddział tego typu w powiecie i tylko 3 tego rodzaju oddziały są obecnie w województwie. Działają one od niedawna. Leczenie na tym oddziale różni się nieco od leczenia w oddziale chorób wewnętrznych, ponieważ obejmuje ono całościowo większość chorób wieku starczego. W centrum medycznym działa także szereg poradni specjalistycznych: kardiologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, ginekologiczno-położnicza, chirurgii ogólnej, pediatryczna oraz medycyny sportowej i medycyny pracy. Centrum medyczne stale się rozwija. Obecnie trwają rozmowy dotyczące utworzenia nowych filii spółki w różnych gminach powiatu zgierskiego. Pozwoli to objąć podstawową opieką medyczną nawet do 15 tysięcy mieszkańców. W planach jest także utworzenie oddziału chirurgii jednego dnia, stacjonarnego oddziału rehabilitacji i zwiększenie liczby łóżek na oddziale geriatrycznym. Aby unowocześnić szpital i zwiększyć jego konkurencyjność na rynku usług medycznych, władze spółki chcą w tym roku w ramach leasingu zakupić tomograf komputerowy oraz karetkę. Przez ostatnie 4 lata, oprócz przemian w gospodarce, rozwoju oświaty, rozbudowy szlaków komunikacyjnych, w tym autostrad i kolei aglomeracyjnej, zauważalne są także zmiany w wyglądzie reprezentacyjnych placów miejskich. Na przykład w 2013 roku zakończono rewitalizację placu Jana Pawła II w Ozorkowie. Projekt dofinansowany ze środków unijnych został wyróżniony przez urbanistów w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim. Obecnie za około 10 milionów złotych w ramach rewitalizacji historycznego centrum miasta modernizowany jest plac Kilińskiego w Zgierzu, a wkrótce także kilka reprezentacyjnych ulic, ogród Centrum Kultury Dziecka oraz park miejski. Powiat zgierski ma jeszcze jeden niewątpliwy atut – mieszkańców. Doskonałym przykładem zintegrowanej społeczności, która chce i potrafi inwestować w rozwój swojej miejscowości, są mieszkańcy Sokolnik, którzy własnym wysiłkiem w 2013 roku zbudowali plac zabaw 5-15-55+, miejsce spotkań i zabawy dla całych rodzin. Zaczęliśmy naszą opowieść o powiecie zgierskim od Strykowa. Kończymy w Aleksandrowie Łódzkim. Nie bez przypadek. Te dwie gminy to przykład, jak fantastycznie można wykorzystać samorządność. Jak te kilkanaście lat samorządności można przekuć w sukces. Tu warto żyć, tu warto mieszkać, tu warto pracować. Miasto Aleksandrów rozwija się, kilka razy zwiększa swój budżet. Tutaj inwestycje i gminne, i powiatowe po prostu kwitną. Jest pięknie. Te dwie gminy, Aleksandrów i Stryków, nie bez kozery, łączy pierwsza w historii powiatu zgierskiego komunikacja publiczna, autobus, i mieszkańcy Aleksandrowa i Strykowa poprzez stołeczny Zgierz mogą przemieszczać się, by pracować, by szukać pracy, by załatwiać różne sprawy w urzędach. Zapraszamy wszystkich do mieszkania, do inwestowania, do tego, by tu odpoczywać czy spędzać czas z najbliższymi. Czekamy na Was. Na program zaprasza Starostwo Powiatowe w Zgierzu. www.powiatzgierz.pl